Przed miesiącami państwo między innymi w tej rozgłośni bili na alarm, że Prawo i Sprawiedliwość, jeśli dojdzie do władzy, to będzie wojna z Rosją. Ponieważ takiej wojny nie ma, to dzisiaj próbujecie odwrócić kota ogonem i między innymi pani w swoich audycjach, na przykład z, z Romanem Giertychem, e, snujecie jakieś koncepcje, że dojdzie do jakiegoś sojuszu w tej chwili z Putinem. No przestańmy o takich bzdurach opowiadać, przestańmy tworzyć jakieś takie fantasmagorie. Rosja jest państwem, które jest geopolitycznym rywalem całej Unii i, i NATO. I, I nie ma możliwości wtedy po, w tej chwili prowadzić jakichś kompromisów z Rosją jeszcze bilateralnych, prawda, które Polska mogłaby zawierać z tym kierownictwem państwa rosyjskiego. Będzie bardzo trudno zawierać jakieś kompromisy. Jest to państwo, jest to kierownictwo państwa, które zajmuje skrajnie nieprzejednaną postawę wobec, wobec Polski, wręcz wrogą w niektórych kwestiach. Chciałoby doprowadzić do marginalizacji Polski, do tego, żeby Polska utraciła jakikolwiek wpływ na Decyzje unijnej. Proszę nie tworzyć tego typu fałszywych przesłanek, jakoby prawo i sprawiedliwość dogadało się tutaj jeszcze na wzór Orbana, który też się nie dogadał z Rosją, poza dwoma kwestiami, jak na przykład renowacja starej radzieckiej elektrowni jądrowej. To, że chcą mu to zrobić za mniejsze pieniądze mogli to zrobić Francuzi, nie oznacza żadnego sojuszu Orbana z Putinem.